Szanowni Państwo, program młodzieży, bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszej uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Jak każdego roku jest mi niezmiernie miło wszystkich powitać, tych, którzy zechcieli w dniu dzisiejszym do nas przybyć. Bardzo serdecznie witam księdza proboszcza Łukasza Antczaka, proboszcza parafii Odwiedzania Świętego Jakuba Pstruga. Bardzo serdecznie witam pana Tomasza Sołtyszewskiego, przewodniczącego Rady Rodziców naszej szkoły. Bardzo serdecznie witam wszystkich nauczycieli emerytowanych i pracowników szkoły, którzy w dniu dzisiejszym przybyli do nas. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo tutaj z nami jesteście, że Państwo przyjmujecie zaproszenia na nasze uroczystości. Jesteście ważnymi gośćmi tak naprawdę naszej placówki w całości. Także bardzo serdecznie się cieszę, że Państwo tutaj z nami jesteście. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich aktualnie pracujących nauczycieli naszej szkoły. Bardzo serdecznie witam młodzież naszej szkoły, która co prawda nie w komplecie jest w dniu dzisiejszym, ale tych, którzy są, jesteście również ważnymi właśnie członkami społeczności szkolnej. Bardzo serdecznie was witam. Droga młodzieży, może do was skieruję najpierw takie zapytanie. Czy wiecie, że Dzień Nauczyciela obchodzimy w Polsce corocznie od roku 1972 w dniu 14 października? Jest to potoczna nazwa Dnia Edukacji Narodowej, czyli Święta Szkolnictwa Wyższego i Oświaty. Tak to się nazywa. Natomiast Światowy Dzień Nauczyciela obchodzimy corocznie 5 października. Święto zostało ustanowione w roku 1994 przez UNESCO. Dzień ten upamiętnia podpisane w 1966 roku rekomendacje w sprawie statusu nauczyciela. To dobra okazja, by podkreślić, jak ważną rolę w systemie edukacji odgrywają dobrzy przewodnicy, mentorzy i nauczyciele, którzy dbają o wysoki poziom nauczania i wychowania przyszłych pokoleń. No i teraz trzeba byłoby się zastanowić nad tym, kim tak naprawdę ten dobry nauczyciel jest. Opowiem o pewną historię. Na początku roku szkolnego nauczycielka klasy szóstej stanęła przed swoimi byłymi piątymi klasami, spojrzała na swoje dzieci i powiedziała, że lubi je wszystkie jednakowo i cieszy się, że je widzi. To niestety było kłamstwo, ponieważ przy jednej z ławek siedział chłopak, którego nauczycielka nie lubiła. Poznała go, tak jak wszystkich uczniów w zeszłym roku szkolnym. Już wtedy zauważyła, że nie bawił się z kolegami. Ubrany był w brudne ubrania i pachniał, jakby nigdy się nie mył. Z czasem stosunek nauczycielki do tego ucznia pogarszał się i osiągnął punkt kulminacyjny niechęci do ucznia. Pewnego razu dyrektor szkoły poprosił o przeanalizowanie cech wszystkich uczniów od początku ich nauki w szkole. Nauczycielka odłożyła sprawę nieulubionego ucznia na koniec. Kiedy dotarła do niego, niechętnie zaczęła analizować jego cechy i dokumenty, które były przedstawione. Była oszołomiona opisem jego cech przez innych nauczycieli, którzy wcześniej go uczyli. Nauczyciel, który prowadził go w pierwszej klasie, napisał: to wspaniałe dziecko z promiennym uśmiechem odrabia lekcje czysto i schludnie. To przyjemność pracować z nim. Thank you.
Nauczyciel drugiej klasy napisał o nim tak. To doskonały uczeń, ceniony przez swoich kolegów i nauczycieli, ale ma problemy w rodzinie. Jego matka ma nieuleczalną chorobę, a jego życie w domu musi być walką ze śmiercią. Nauczyciel trzeciej klasy napisał. Śmierć matki uderzyła go bardzo mocno. On stara się jak może, ale jego ojciec nie jest nim zainteresowany, a jego życie w domu może wkrótce wpłynąć na jego naukę, jeśli nic nie zostanie w tym kierunku zrobione. Nauczyciel czwartej klasy napisał, chłopiec jest opcjonalny. Nie jest zainteresowany nauką, nie ma prawie żadnych przyjaciół i często zasypia na lekcji. Po przeczytaniu charakterystyki nauczycielka bardzo się wstydziła. Czuła się jeszcze gorzej, gdy przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie przynieśli jej prezenty zawinięte w błyszczący papier z kokardkami. Prezent dla niej od nielubianego ucznia owinięty był w szorstki brązowy papier. Niektóre dzieci zaczęły się śmiać, gdy nauczycielka wyjęła bransoletkę z kilkoma brakującymi kamieniami i perfumę wypełnioną tylko w jednej czwartej buteleczki. Nauczycielka tłumiła śmiech uczniów w klasie mówiąc, co za piękna bransoletka, i otworzyła butelkę, rozpliła trochę perfum na nadgarstek. Tego dnia chłopiec zatrzymał się po lekcjach, podszedł do nauczycielki i powiedział, dzisiaj pani pachnie jak moja mama pachniała. Kiedy odszedł, płakała przez długi czas. Od tego dnia odmówiła nauczania literatury, pisania i matematyki. Zaczęła uczyć dzieci dobra, zasad i współczucia. Po pewnym czasie takiego nauczania nielubiany uczeń zaczął wracać do życia. Pod koniec roku szkolnego stał się jednym z najlepszych uczniów w klasie. Pod koniec roku nauczycielka powtórzyła, że lubi wszystkich uczniów na równi, ale tak naprawdę doceniała i lubiła tylko jego. Kilka lat później, kiedy już pracowała z innymi, znalazła notatkę pod drzwiami klasy, w której chłopiec napisał, że była najlepsza ze wszystkich nauczycieli, jakich kiedykolwiek miał. Minęło 5 lat i otrzymała kolejny list od byłego ucznia. Napisał, że ukończył studia i zajął 3. miejsce na roku i że nadal jest jego najlepszą nauczycielką w jego życiu. 4 lata później nadszedł kolejny list. Tym razem napisał, że po ukończeniu studiów postanowił podnieść poziom swojej wiedzy. Teraz przed jego imieniem i nazwiskiem jest słowo lekarz. W tym liście napisał znów, że była najlepszą ze wszystkich jego nauczycieli. Czas mijał. W jednym ze swoich listów napisał, że spotkał dziewczynę, której się zakochał i zamierza się ożenić. Że jego ojciec zmarł 2 lata temu i zapytał, czy nie odmówi mu, aby na jego weselu zająć miejsce, w którym zwykle siedzi matka pana młodego. Oczywiście nauczycielka się zgodziła. W dniu ślubu byłego ucznia włożyła tę samą bransoletkę z brakującymi kamieniami i kupiła te same perfumy, które przypominały obecność jego matki. Na swoim ślubie młody człowiek, witając wszystkich gości, skierował również słowa do nauczycielki. Dziękuję za wiarę we mnie. Dziękuję za to, że sprawiła pani, że poczułem swoją siłę i że nauczyłem się wierzyć w siebie. Za to, że potrafię odróżnić dobro od zła. Nauczycielka odpowiedziała, mylisz się, ty mnie nauczyłeś tego wszystkiego. Nie wiedziałem, jak uczyć, dopóki ciebie nie poznałam.